Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Kwar. Jakby tu nie dużo mówić, Serious Sam oczywiście musiał znaleźć się na moim kanale. O, rewolwer już mamy. Sekret, dobra, pierwszy sekret już na początku. I tak, witam was w moim... Zagrajmy w Serious Sam pierwsze starcie. Zakupiłem złotą edycję, która zawierała pierwsze i drugie starcie Classic i odświeżone w wersji HD. Ja gram na klasyku, powiem, że w HD jakoś mi nie przypadł do gustu. Jakoś mi się dobrze gra. O, już pierwszy przeciwnik. No i tak, myślę, że wam się spodobał. Moje zagramy już tam bez jakiegoś tam intra, w ogóle wstępów. Tutaj chodzi jedynie o rozwałkę. Przynajmniej moje zdanie takie jest. Tych wiadomości, które tam widzicie, też nie będę czytał, bo połowa z was i tak nie będzie rozumiało, bo klasyk jest w wersji angielskiej, jedynie w HD jest w polskiej. No i tak, nie będę za bardzo szukał jakichś sekretów, wiem, że tam są i tam i w ogóle, ale no nic, no to zaczynajmy przygodę. Oh yeah, już nam się pogoda ładniej, ładniejsza zrobiła i uwaga. Przeładuj. Nie wiem właśnie, czy ten rewolwer, który znalazłem, on nie ma jakiejś lepszej siły rażenia. Nie wiem, jaki byłby sens tam chowania go, jak... O, patrzcie, bo nie wiem aż jaki sens to jest. Dobra. Ha, to możemy przebić całego sama. No i dobra, wchodzimy do świątyni. No i tutaj jest kolejny rewolwer. Pierwszy przeciwnik, taki bardziej wytrzymały. Tak, chyba jest bardziej. No i dobra, jesteśmy, ja to mówię, w łazi. Dobra, tutaj mamy takie jakby małe pancerze, które nam dają, jak tu, jakby to powiedzieć, no... żyć, dobra. O! I kolejni. Myślę, że mnie słyszycie. No i dobra, kontynuujemy. Dobra, tutaj będzie niezła rozwałka, mamy shotgun na całe szczęście. Tylko niestety 10 naboi. Nice. No i nadchodzą, horda. W rewolwerach ilość naboi jest nieskończona. Niestety tylko w rewolwerach. Nie no, no dobrze, bo za łatwa gra by była. Dobra, jest. Oj, amunicję pominąłem. No ale trzeba uważać, bo... A! Idziemy, jedziemy. No i dobra, i teraz... Uwaga, ja na nich mówię koń. Mówię, denerwuję tak kopytami. Nie są zbyt trudniej, tylko trzeba tak odskakiwać od nich. No i tyle już net. Mówię, że gram na normalnym od razu. No i pierwszy poziom za nami. No i tak, pod koniec zawsze mamy tutaj, jakie potwory to były, jakie bronie wykorzystaliśmy. No i tak, no i co, przechodzimy dalej. Mamy kolejne tutaj właśnie. Będziemy mieć styczność na takiej mapie. No to dobra, mamy już odgrana 20. O, mamy też naboje. Nice. 70, dobra. No i tutaj wyskoczył. Dobra, jeden kamikadze wyszedł. I wyskoczy. Uwaga. Nie wiem. Powalają mnie jego teksty sama. Naprawdę świetna gra. Jest dość, jest bardzo tania teraz. Tam 20 zł chyba dałem. Za edycję całą. Dobra, gicie. Oh yeah. Dobra. Teraz rewolwer. Odstawimy. I jest. O Jezu. Trafiłem. Sam jesteś zarumisy, że umiesz shotguna zabić kolesia, który jest 200 metrów od niego. Dobra, idzie kolejny ten. Widzisz je? Już dead. Nie ogarniam trochę tego, ale to jest zarąbiste. Genialna gra. Dobra, mamy tu pancerz. Pancerz nam wzrósł, skóra. Kolejne. Tarcza, szmato. Mamy amunicję. W porządku, idziemy dalej. I tak, tutaj możemy już od razu iść, ale tutaj jeszcze... Mamy amunicję.
Życie to nie normal, full. No i uwaga, patrzcie, znajomy. Słyszycie te odgłosy? Tak, sam ta gra właśnie daje nam tego typu rozrywki. Na początku naprawdę może zaskoczyć i może nas wystraszyć. Mówię to z własnego doświadczenia. I'm over here, you stupid headless freaks.